Pozwólcie, że opowiem wam króciutką, acz bardzo ważną historię. Był 11 października 2000 roku, koło godziny 15, choć przed 15. Oglądałem sobie wtedy, tak jak wiele dni wcześniej, na TVN-ie tak zwane bajkowe kino. To było wiele fajnych, takich różnych, wiecie, programów. Fantastyczna czwórka, Klesz, takie klimaty. Wcześniej już słyszałem o czymś takim jak... Wiecie, Pokémon, co to jest, nie? Jakiś japoński wymysł. W szkole nawet była taka historia prawdziwa, że dwóch moich kolegów, byłem sobie w szóstej klasie, się bawiło i jeden wołał Pikachu, na drugiego ja nie wiedziałem, co się dzieje, byłem w ogóle, wiecie, taki oburzony, taki w ogóle, ja się pytam, co jest Pikachu? A ty mówisz, no wiesz, Pokémon. A ja, aha, prawdziwa historia. Tego dnia, to było wcześniej ciut, a tego dnia, co mówiłem przed chwilą, moja siostra akurat siedziała w dużym pokoju, a ja wyobraźcie sobie, siedziałem u niej i oglądałem właśnie bajkowe kino, miał być Klesz. Tam mi mówi, Damian, chodź, zaraz się zaczynają Pokémony, zobaczymy sobie, co to jest. Ja wtedy zbulwersowany, ale się nie kłóciłem, bo wiecie, to był jej telewizor, tam potem były problemy, nie byłoby Kleszcza, to by była tragedia. Poszedłem. I akurat szło zaczynanie prawie od początku, bardzo fajne, właśnie nie wiem, co to się dzieje, jakieś te bardzo fajne, a myślałem, nie fajne, a to fajne. To był odcinek Wyspa Pokémonów Gigantów, chyba najlepszy możliwy odcinek, żeby go zobaczyć jako pierwszego. Do dzisiaj posiada jeden z najbardziej unikalnych elementów, tak jak to, że póki gadały, to się potem powtórzyło chyba raz albo coś w tym stylu, co tylko pomogło w odbiorze. Ja żem oglądał ten odcinek. I od początku, kuźwa, a to był wyrwany z kontekstu odcinek, mówię, kuźwa, jakie to jest fajne. I już było fajnie. Ogólnie jak narrator się gada, jak wszyscy byli, a jak się pojawiła zwłaszcza ta trójka, a zwłaszcza ten ktoś, kto jest tutaj, pojawił się, zaraz się pojawi. To już wtedy się zrobiło absolutnie bezbłędnie. To był on. Charmander. Nigdy, że mnie zapałał do niekogo taką sympatią. Mój ulubiony Pokémon dnia dzisiejszego momentalnie, żem go pokochał, całą pozycję, żem tak polubił, że też oprócz tego po zakończeniu pierwszego odcinka, żem wiedział, że tym się będę zajmować całe życie i to jest autentyczna myśl, jaką wtedy miałem. Już wkrótce będzie dokładnie 15 lat i to będzie 15 rocznica i to było o godzinie 15, to jest wyjątkowa rocznica, nie będzie drugiej takiej. I w ten sposób się narodziła moja największa pasja. Pomyślałem, że może kilkoro z was chciałby to wiedzieć, bo wiem, że wrócę do tej sprawy, ponieważ pewna osoba będzie bidulek, to tam debeściak pozdrawiam, obiecał, że mi przyśle karty z tej okazji, więc jeszcze powrócimy do tematu. A tak to jest. Największa sympatia, największa pasja może się narodzić w jednym całkowicie przypadkowym momencie. Pamiętajcie o tym i pozdrawiam. Cześć!